Cześć, dzień dobry, z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam w tym odcinku, w tym, w tym tutorialu, chciałabym pokazać Wam, jak wykorzystać DrawIt na matematyce. Więc krótki pomysł na aktywność. Aby uruchomić, niezależnie od lekcji, aktywność DrawIt, czyli rysuj to, Muszę kliknąć w prawym górnym rogu na przycisk Quick Lunch, czyli szybkie udostępnianie. Tam jest ta rakieta. Klikam w to i wybieram opcję Draw It, czyli Rysuj to. I zamiast białego tła dodaję moje tło. A moim tłem w tym przypadku będzie karta pracy, którą przygotowałam na bazie szablonu w Canvie dotycząca dodawania pisemnego. Jak kliknę Add, zobaczcie, jak klikam tutaj Upload Background Image, czyli że załaduj zdjęcie jako tło. No to wówczas mogę go wyszukać w wyszukiwarce Google, mogę pobrać z dysku z Dropboxa, bądź też z OneDrive'a, ale też mogę pobrać bezpośrednio z komputera i ja to właśnie robię. Dodawanie pisemne. Zobaczcie, ładuje mi się teraz karta pracy, którą zrobiłam w kanwie. Tak, to, to, to jest w kanwie po prostu zrobione. Tam był szablon z, z większą liczbą tych słupków, natomiast no ja tutaj, żeby pokazać, wybrałam tylko cztery. Oczywiście mogę napisać tutaj polecenie: rozwiąż działania. Mogę dodać timer, at timer, czyli czasomierz. Powiedzmy, że daję dwie minutki na to. Zaznaczam tylko, że czasomierz jest stresujący dla uczniów, więc warto się zastanowić, czy to dajemy, albo też zastanowić się nad długością tego czasu, jaki dajemy. No i co jeszcze mogę zrobić? W tym momencie zobaczcie, że mogę sobie poprzesuwać tą kartę pracy, mogę ją zwiększyć, tak, jeśli uważam, że to jest konieczne, albo zmniejszyć. No, i żeby ją uruchomić, naciskam w prawym dolnym rogu niebieski przycisk Quick Launch, czyli szybko udostępni. W tym momencie Nearpod generuje kod, który uczniowie muszą dostać, aby wziąć udział w aktywności. Uczniowie już wiedzą, że korzystają albo ze strony i wchodzą do zakładki uczeń i tam wpisują ten kod, albo korzystają z aplikacji, albo słuchajcie, możemy kliknąć link tutaj. I skopiować możemy ten link i podać naszym uczniom na czacie platformy, z której właśnie korzystamy. Na przykład, ja sobie skopiuję do nowej przeglądarki i pokażę Wam, jak to wygląda też od strony ucznia. W tym momencie pojawia mi się powitanie, mam wpisać swoje imię i klikam Join Lesson, czyli dołącz do lekcji. Mam tutaj informację, że aktywność będzie trwała 2 minuty, że mam czekać, aż nauczyciel uruchomi i że będzie to aktywność drogi. Przechodzę teraz do panelu nauczyciela. Widzę, że Marta już dołączyła i zaczynam aktywność. W tym momencie ja też mam jako uczeń odliczanie. No i widzę tutaj, że jest polecenie mojego nauczyciela rozwiąż działania. Chowam sobie tą strzałką do góry. No i mogę wybrać, słuchajcie, co mogę wybrać? Marker, długopis. Albo po prostu tekst, żeby rozwiązać to działanie. No dobra, to ja sobie wybiorę marker, wezmę go trochę yy, taki cieńszy zrobię. Wybiorę sobie kolor zielony, no i dodaję. 4, dodać 5, 9, dodać 3, 12, 2, 1 w pamięci, 2, 4. No i robię tutaj, przepisuję 342. Tutaj będzie 2... Tutaj będzie 6, będzie 2, prościzna. Tutaj będzie 2, dodać 3 to jest 5, 1, 6, 7, 9. I 1, 3, tak to jest dziwnie napisane, że można się pomylić, 400. No i teraz przejdźmy sobie na panel nauczyciela, co widzi nauczyciel. Ja, jako nauczyciel, mogę sobie powiększyć i widzę, na jakim etapie w tym momencie są moi uczniowie. Jeżeli mam lekcję w czasie rzeczywistym, czy też czy też jestem w komunikacji z moimi uczniami, to słuchajcie, mogę w każdej chwili gdzieś tam się włączyć do tego, coś powiedzieć, podpowiedzieć, albo po prostu, czy a jeśli to jest w trybie zadania domowego, to to zobaczę oczywiście później. Tu jest trochę bardziej skomplikowane. 7, 1 w pamięci, 7, 8, 9 i 2 się pojawia. Mam jeszcze 18 sekund, ale jestem pewna, że zrobiłam dobrze. Naciskam submit. I przechodzę do panelu nauczycielskiego, nauczyciel już też dostał informację, że Marta potwierdziła, może zobaczyć przeze mnie wykonane zadanie, czeka też na koniec czasu, bądź też nie czeka, można już analizować wyniki zadania. I żeby zakończyć sesję, naciskamy u góry end session. Pamiętajcie, że to jest ważne, żeby zakończyć, bo jeśli po prostu pójdziemy wstecz, to zostawimy tą sesję aktywną, cały czas z tym samym kodem. I w momencie, kiedy będziemy chcieli dać na przykład innym uczniom, to on będzie cały czas pracował na tym samym kodzie. A jeśli zamkniemy sesję, to w tym momencie mogę na nowo uruchomić lekcję i zostanie przez Mirpod wygenerowany nowy kod. Także jak widzicie, na matematyce też można świetnie wykorzystać tą aktywność DrawIt i szybko też zaangażować uczniów, sprawdzić rozumienie zadań, czy też... Ich umiejętność rozwiązywania działań. Zapraszam do eksperymentowania.